Proszę, panie pośle, bardzo proszę. Nie proszę ma... państwa, ja bym tak. chciała powiedzieć, że właśnie to spotkanie odbywa się pod panem radnym, panem prezydentem Suskiego. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie, panie pośle. Pan poseł ze sobą przywiózł z gazety, która oczywiście możemy... nazwisko. Krasuski, pan poseł Krasuski. Które oczywiście możemy... Także proszę się częstować gazetami, tam są dwie różne gazety. To są specjalne gazety drukowane przez Prawo i Sprawiedliwość, niemniej poruszające problematykę, która również jest problematyką tu, tego rejonu. Także warto by było wgłębić się, zapoznać się z naszymi jakimiś pomysłami. My jeździmy po Polsce, robimy takie najazdy na województwa. Właśnie to jest źródłem tego wydawnictwa. Informacje, które zostały otrzymane przez te wyjazdy, to właśnie stworzyły te czasopisma i również dołożyły się do robienia programu dla Polski, programu gospodarczego dla Polski. Także no, proszę bardzo, ja przepraszam za ten dokument, ale właśnie zachęcam do czytania tych wydarzeń. Państwa na pewno wiedza nam jest potrzebna, przede wszystkim no, wdrożenie do prawa jest potrzebne. Proszę Państwa, witam serdecznie laureata Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza oraz Nagrody Literackiej imienia Jacka Maziarskiego, pana Pawła Zyzaka, który otrzymał te nagrody, obie nagrody właśnie otrzymał za tęże książkę. Ja już powiedziałam, Mówiłam, sobie wstęp dotyczący tej książki, to ona odsłoniła te mechanizmy społeczno-polityczne, obnażyła to ograniczenie tej wolności w debatę. No właśnie, pana to najbardziej chyba dotknęło, to ograniczanie, tak, wolności debaty, bo też i pokazało ten fałsz posługiwania się chociażby z tobą, to taka terminologia, posługiwana się terminologia, nie było w tym żadnego pokrycia, nie było w tym treści, chodzi o wolność badań naukowych, tak? To, co działo się wokół tej publikacji, czyli właśnie to ograniczanie wolności słowa, wpływanie różnymi technikami manipulacji na świadomość obywateli. Ich podejście do jakiegokolwiek problemu badawczego zostało opisane w drugiej publikacji, którą pani Biała trzyma w ręku. Książka się nazywa Gorszy niż faszysta i mogłabym Państwa swoją okładką wprowadzić w błąd, ponieważ nie jest to książka autobiograficzna, absolutnie. A jest to książka o problemie. Rozumiecie Państwo, że nie zatytułowałbym swojej autobiografii Gorszy niż faszysta, prawda? Oczywiście jakimś milszym określeniem z kwiatkiem wewnątrz. No więc pierwsza publikacja, która ukazała się w 2009 roku, jest rozszerzeniem mojej pracy magisterskiej. Sama książka została rozszerzona już bodaj dwukrotnie, to jest trzecie wydanie, o ile się nie mylę. Poszerzono już ciekawostki, które nie ukazały się we wcześniejszych wydaniach z różnych powodów, dlatego że tych materiałów w Wałęsie przyrasta. Natomiast druga książka jest książką półtorej w stosunku do tej pierwszej, czyli dopełnia pewien obraz Wałęsy, ponieważ jeden z zasadniczych bohaterów tejże książki jest właśnie Lech Wałęsa. A skoro jest jednym z bohaterów, ta książka jest opisem części fragmentu jego życiorysu. Książki obie można czytać w różnej kolejności. Ja osobiście przeczytałbym najpierw tą, a później tą, żeby zobaczyć, jak ta książka wyglądała w praktyce i sobie wówczas porównać, jak bardzo wypaczamy obraz publikacji, która jakby nie była, jest publikacją naukową, co potwierdził nawet Sąd Najwyższy wyrokiem z czerwca ubiegłego roku, że jednak wydawnictwo Arkana nie musi przepraszać klanu Wałęsów za opisanie pewnych szczegółów z życiorysu Lecha Wałęsy. Książka obroniła się sądownie, książka, jak pani Wiola wspomniała, otrzymała dwie nagrody literackie, uznanie części środowiska naukowego.
I tak naprawdę obroni się, jak sądzę, przed każdym z Państwa, jeżeli Państwo weźmiecie ją do ręki, ponieważ nie znajdziecie tam Państwo żadnej wolnej myśli na temat Wałęsy bez pokrycia. Na każdą myśl na temat Lecha Wałęsy, no jest to tak wielka postać, że ja bym nie śmiał podać informacji, która jest wyssana w palca. Każda informacja jest pokryta jakimś źródłem historycznym bądź archiwalnym, czyli dokumentem wyciągniętym z archiwum, bądź źródłem wywołanym, czyli jakąś relacją. Relacje dotyczące Wałęsy są o tyle istotne, że część materiałów odnośnie Wałęsy zaginęła. A zaginęła także z tego powodu, że to zaginięcie spowodował sam Wałęsa. Jak wiecie Państwo, Wałęsa w okresie swojej prezydentury niszczył materiały zarówno agenturalne, jak i dotyczące tych wcześniejszych fragmentów jego młodości, czyli na przykład pracy w POMA. A tutaj Państwo znajdziecie cytaty z człowieka, który pracował w archiwum z jednych POM-ów na początku lat 90. Te POM-y były później oczywiście reorganizowane, inaczej się nazywały, który no, był świadkiem tego, jak przyjeżdżał Urząd Ochrony Państwa i likwidował archiwa, w których znajdowało się nazwisko Lecha Wałęsy. Te wszystkie fakty, które dotyczą wrażliwych momentów życiorysu Lecha Wałęsy, mają swój cel i swoje znaczenie. Ponieważ jeżeli chcemy zrozumieć pewne decyzje wiążące się z Lechem Wałęsą, to musimy czasami sięgnąć do takich faktów, jak na przykład wątek tego nieszczęsnego, nieślubnego dziecka Lecha Wałęsy, który spowodował, że Lech Wałęsa musiał opuścić swoje rodzinne strony, o czym nie wprost napisał nawet na kartkach swoich autobiografii. A powiedz mi to, dlaczego musiał opuścić? Lech Wałęsa, kiedy pracował w POM-ie w Łochocinie, to był koniec lat 60., druga połowa lat 60., spotykał się z kobietą w imieniu Wanny. Oczywiście te dane personalne dotyczące bohaterów, tych wrażliwych fragmentów życiorysu Wałęsy, były przeze mnie znane, są przeze mnie znane. Często nie chciałem ich podać z różnych przyczyn. No, sprawa się wyjaśniła podczas sprawy Zyzaka, która tutaj została opisana, kiedy ci ludzie samoistnie ujawnili swoje nazwiska i poszerzyli tą wiedzę o życiorysie Lecha Wałęsy. To jest początek kwietnia 2009 roku. No, sprawa Zyzaka zaczęła się gdzieś tak końcem marca 2009 roku. Akurat nazwisko pani Wandy no, pozostało zakryte. To jest kobieta, która wyprowadziła się z tamtych stron, zamieszkała na Lubelszczyźnie i szczęść jej Boże, niech się jej ułożą, ona sobie z czasem znalazła, wyszła za mąż i sobie życie ułożyła, więc nie ma problemu, aby ją w jakiś sposób tutaj pognębić. Natomiast ludzie, którzy żyją w tamtych stronach, czyli w okolicach Łucina, są przekonani i wcale to nie wygląda na zbiorowe urojenie, że Lech Wałęsa porzucił ją, jak była kobietą ciężarną. Porzucił ją i pewnie nic by z tego nie wynikło, gdyby nie to, że chłopiec, który przyszedł na świat 9 miesięcy później, w wieku 4 lat utopił się w jednym z okolicznych stawów. Wówczas ludzie no, poczuli częścią odpowiedzialności za śmierć tego dziecka, częścią odpowiedzialności. Nikt nie twierdzi, że wyłącznie Wałęsa. To są bardzo tacy racjonalni, rozumni ludzie. I to zauważa, że tak jest. Rozeszła się bardzo szeroko. Wałęsa poszedł do wojska, wrócił z tego wojska i ta opinia o nim utrzymywała się w dalszym ciągu. Wówczas to jest 67 rok, postanowił wyemigrować na Pomorze. Pierwotnie do Gdyni, jednakże na dworcu w Gdańsku wysiadł, żeby się czegoś napić, pociąg odjechał i tak Wałęsa został przywódcą Solidarności, prezydentem, etc., etc. No to jeden z takich przykładów tego właśnie wątku dotyczącego życia osobistego, no który, no, jeżeli nie zostałby opisany, to miałbym takie poczucie, że no, czegoś Państwu nie powiedziałem, co powinniście wiedzieć o człowieku, który wciąż kreuje życie polityczne w naszej ojczyźnie. No, człowiek, który jest uważany za główny autorytet moralny, którego nazwiskiem nazywa się lotniska, szkoły, no, z którym znajomość no, powoduje, że można zrobić czasami oszałamiającą karierę. Myślę, że warto wiedzieć po prostu, z kim się ma do czynienia, zwłaszcza jeżeli uważa się go za ojca założyciela III RP.
Druga książka dzieli się na dwie części. To nie jest ostatnia książka w moim życiu. I jak najszybciej chciałbym napisać książkę, która odnosi się już do pewnych konkretnych wydarzeń, w których nie występuje moja skromna osoba. W wieku 20 paru lat człowiek nie nazbyt może się pochwalić jeszcze swoją biografią, żeby i tak naprawdę nic nie osiągnął. Ona się dzieli na dwie części. Fazę intensywną sprawy z Zacha, czyli cały maj i kwiecień 2009 roku, który Państwo najlepiej zapamiętaliście, bo to jest ten ciągły atak na Instytut Pamięci Narodowej, na Uniwersytet Jagielloński, na pewne osoby z kręgu wydawnictwa Arkana. I gdzieś tam po środku występuje moja osoba. Czy moja osoba pełni funkcję takiej maczugi, za pomocą której uderza się te osoby. No? Mnie wcześniej już jakby oblepiono pewnymi określeniami. No, to czyniła Gazeta Wyborcza i to się bierze jeszcze z mojego zaangażowania w politykę gdzieś na początku lat 2000. Faza ta kończy się wraz z odejściem moim z Instytutu Pamięci Narodowej na przełomie kwietnia i maja, no właśnie 2009 roku. I rozpoczyna się wówczas ekstensywna faza, której na Państwa miejscu, jeśli weźmiecie się oczywiście za książkę, nie lekceważę. Bo jest interesująca, bo pokazuje absolutny fałsz ośrodków medialnych, rządowych, które zupełnie odwróciły swoją narrację nie tylko do rzeczywistości, do bohaterów, których oskarżały pewne rzeczy w tej wcześniejszej fazie intensywnej, jak i w stosunku do samego Wałęsy. Bowiem Wałęsa na początku maja 2009 roku zaangażował się w wspieranie pewnej eurosceptycznej formacji o nazwie Libertas. I wówczas Wałęsa został oskarżony o to, że jest osobą nieodpowiedzialną i pazerną na pieniądze. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale tam trwała taka wielka licytacja, ile wziął Wałęsa od Libertasu, od dekana Garneya, za to, że występuje na tych wielkich imprezach w Madrycie i odbyła się jeszcze w Rzymie. No, później jeszcze się zastanawiano, czy Wałęsa pojedzie do Paryża. Ostatecznie nastąpiło wielkie pogodzenie się Wałęsy z władzą 4 czerwca 2009 roku na Wawelu. Tutaj rozpoczyna się kolejny wątek, który ja tylko troszeczkę musnąłem. Wątek bardzo istotny, wątek Henryki Krzywonos, ponieważ tutaj po raz pierwszy pani Krzywonos została wywołana publicznie jako osoba, która jest założycielką Solidarności. Prawda? Oczywiście założycielką w miejsce Anny Walentynowicz, która jeszcze w 2000 roku żyła na naszym padole. Ten proces tworzenia mitu Henryki Krzywonos trwa do dzisiaj. On przechodził kolejnej fazy i na pewno kiedyś zostanie opisany. Ekstensywna faza sprawy Zyzaka zawiera w sobie także ciekawy wątek procesów sądowych, które toczyły się wokół Wałęsy. Zarówno ten proces, który wytoczyli Wałęsowi wydawnictwo Arkana, jak i te, które toczono wobec Grzegorza Brauna, jak i Krzysztofa Pyszkowskiego. Tak, żeby Państwu stworzyć pewien pełny obraz sytuacji. On jest o tyle ciekawy, że i w sprawie Wyszkowskiego, i w mojej wydano dwa sprzeczne wyroki. Znaczy Wyszkowski został skazany, wiecie Państwo, musi zapłacić ogromne pieniądze milionerowi Wałęsie. Krzysztof Wyszkowski, możecie Państwo tego nie wiedzieć, nie jest osobą zamożną. I otrzymuje w Gazecie Wyborczej, przepraszam, w Gazecie Polskiej pensję wynoszącą około, no może tutaj pominę to milczeniem, skoro pójdzie to w cały świat. Nie jest osobą zamożną. Natomiast wydawnictwo Arkana zostało oczyszczone z zarzutu obrazy, że tak powiem, troszeczkę kąśliwie majestatu Wałęsy. Ale tu chodziło o coś głębszego, ponieważ córka Lecha Wałęsy, pani Magda bodajże, wraz z adwokatem, który ją później reprezentował, oskarżyli wydawnictwo Arkana, że tą publikacją oni podważyli ich stosunek do Lecha Wałęsy. Zrozumiecie Państwo, że ta książka spowodowała, że oni mogli sobie wyrobić, no chyba o to chodzi, wyrobić inne zdanie o Lechu Wałęsie, prawda? Bo nie stwierdzono podczas tego procesu, że w książce zostało podane jakieś kłamstwo. Prawda? Absolutnie, nie było nigdy takiej woli, żeby wywołać tych świadków, którzy później zresztą się ujawnili,
no, czy też mnie zaprosić przed oblicze sądu i wypytać, prawda, skąd te rzeczy ja wyciągnąłem, które później opublikowałem. No nie było takiego momentu, kiedy sąd zażyczyłby sobie moje stawiennictwo. No więc ten proces został ostatecznie wygrany przez wydawnictwo Arkana i można powiedzieć, że no, sprawiedliwości stało się zadość. Gdyby nie to, że dwa miesiące później Krzysztof Wyszkowski został oskarżony o to, że niesłusznie nazwał Lecha Wałęsę tajnym współpracownikiem Wolkiem, co ja czynię wprost. Znaczy, dla mnie, że ktoś był zarejestrowany jako tajny współpracownik, jeszcze się do tego przyznaje, bo Lech Wałęsa, nie wiem, czy Państwo wiecie, przyznawał się do tego, że był tajnym współpracownikiem, oznacza, że on był tajnym współpracownikiem i to trzeba napisać. I tak też uczyniłem. No więc tyle może tytułem wstępu. Gdybyście Państwo chcieli może nie tyle zadać pytanie, ile podjąć z nami rozmowę, serdecznie zapraszam. Proszę, tak? Ja mam pytanie. Pan napisał bardzo mało informacji na temat pobytu pana Wałęsy w wojsku. Czy to naprawdę nic nie wiadomo, czy nie można pisać tego? No właśnie, kiedy mówiłem panu, że brakuje materiałów dotyczących tych wcześniejszych etapów życia Wałęsy, miałem też na myśli okres wojskowy. Ponieważ mamy poszlaki, zresztą ja tutaj te poszlaki publikuję w książce, które wskazują, że Wałęsa był agentem wojskowej służby wewnętrznej. To była taka cywilna bezpieka w wojsku. Przez ten okres, kiedy był w wojsku. I to jest okres, tutaj się mogę pomylić, to jest połowa lat 60., więc lepiej nie będę celował w jakieś określone lat. No w każdym razie, proszę pamiętać, że WSW na początku lat 90. stało się WSI, łącząc się z drugim zarządem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, co spowodowało, że te archiwa nigdy tak naprawdę nie zostały zweryfikowane aż do 2006 roku. A później okazało się, że no, z tego co wiem oczywiście, ponieważ moi koledzy historycy mieli dostęp do informacji tajnych, do zbioru zastrzeżonego, z tego co ja wiem, to niewiele na ten temat się zachowało. Niewiele na ten temat zachowało. Dysponujemy tylko relacjami człowieka, który rejestrował Lecha Wałęsę jako tajnego współpracownika. On otrzymał dwie informacje zwrotne z biura C, czyli z Generalnego Archiwum MSW, że Wałęsa w swoich rodzinnych stronach był informatorem Milicji Obywatelskiej oraz w wojsku był właśnie informatorem WSW o pseudonimie Władysław Kobrzyński. I kolegów żadnych z wojska? Był kolega z wojska, ja publikuję tutaj jego wypowiedzi. Henryk Parol mieszkał z nim nawet w jednym bloku na Stogach, ale już nie pamiętam. Ten człowiek... Nie przypomnę sobie teraz, czy on jeszcze żyje. No z jakichś powodów korzystałem tylko z tych relacji, które do tej pory zostały na temat Wałęsy opublikowane, którą opowiedziałeś. Ja dlatego pytam o te wojsko. Miałem kolegę, który niestety już nie żyje, któremu opowiadał jego sąsiad, który też niestety już nie żyje, że ja kolegę, który był razem w wojsku z Wałęsą, wtedy już był Wałęsa kapralny, prawda? I była taka sytuacja, on to zapamiętał. W czasie zbiórki porannej na korytarzu ci żołnierze, którzy mieli medale lub łańcuszki z krzyżykiem czy z Matką Boską, to Wałęsa zrywał te łańcuszki, mówił, że w wojsku nie można być tak rzeczy. No ciekawe, widzimy, ja pośrednio teraz sobie przypominam, uzyskałem relację od Józefa Drogonia, który mieszkał też na tym samym osiedlu z Parolem i z Wałęsą i on twierdzi, że Wałęsa rzeczywiście był uważany przez swoich kolegów, był nielubiany, generalnie rzecz biorąc, uważany był za oślizłego i był wśród tych żołnierzy wprost reprezentantem władzy, za takiego się uważał, takim się mienił. No to by się częściowo zgadzało z tym, co pan mówi. Nie jestem w stanie tego potwierdzić. Rzeczywiście, jeśli chodzi o religijność Wałęsy, to jest fikcja, że Wałęsa był religijny od urodzenia i prawdopodobnie dotyczy się także lat 60. Publikuję tutaj relacje z okresu, kiedy Wałęsa był w stoczni, był jeszcze kawalerem, on się ożenił, 68 rok. To ci znajomi twierdzą, że nie uczęszczał w ogóle do kościoła. On się wywodzi z takich środowisk, gdzie kościół nie był tym miejscem, prawda, w którym spędzano na dużo czasu. Matka Wałęsy była bardzo religijna, ale zaś ojciec i ojczym zupełnie na bakier. Myślę, że on poszedł raczej w ślady swoich braci, których miał bardzo wielu i
ojca i ojczyma. Pan został pozwany do sądu przez Wałęsę, czy przez rodzinę Wałęsy za te pseudozniesławienie pana Wałęsy w tej książce pana. Panie myślał, żeby pozwać do sądu pana Wałęsy za wielokrotne zniesławienie pana w mediach. Wiele razy słyszałem, jak pana obrażano. Panie myślał, żeby coś takiego zrobić, a myślę, że ta sprawa naprawdę by była udokumentowana w mediach. Wielokrotnie w internecie wiele takich danych jest. I dowody są zapisane. Nie no, myślę, że to by się skończyło bez żadnego efektu. Oczywiście nie mam tej pewności. Być może ma pan rację. No niemniej jednak to jest moja odpowiedź na to, co się zdarzyło. To jest pewna synteza tego, co się zdarzyło, i ci ludzie trafią na karty historii. To jest dla mnie większa satysfakcja. Opisać, co się wtedy działo i co każda z tych osób powiedziała. Nie tylko na mój temat, bo profesorze Andrzeju Nowaku się wypowiadano w pewien szczególny sposób, także Januszu Kurtyce i tak dalej, i tak dalej. Tutaj z tyłu tej publikacji macie Państwo zbiór najlepszych cytatów i tych określeń. Być może ma Pan rację, że tutaj proces sądowy by się czymś pozytywnym skończył, ale ja musiałbym wymienić szereg powodów, dla których się na coś takiego nie zdecydowałem. I to jest pewnie jeden, ale drugim jest fakt, że w momencie, kiedy to całe zamieszanie się toczyło, ja byłem jeszcze pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, który nie był pewny swojego następnego dnia w Instytucie Pamięci Narodowej, i poniekąd słusznie, ale czy również człowiekiem niezamożnym w tym okresie. Wytoczenie komuś procesu wiąże się z pewnymi kosztami, no, a przynosi średnie efekty tak naprawdę. Proszę zwrócić uwagę, że tych procesów jest dzisiaj tak dużo, że nie wiadomo, kto komu je wytacza. I tak naprawdę, nawet jeśli sąd orzeczy, że Wałęsa mnie nie zniesławił, to na czym będzie polegać moja satysfakcja, kiedy następnego dnia uczyni to znowu? A to jest człowiek z kolei bardzo zamożny, więc może sobie obrażać do woli. Ja wiem, kiedyś w takiej sytuacji z dziennikarzem Gazety Wyborczej, Państwu zapewne znanym, może nie z nazwiska, ale z pewnej sprawy, z afery Rywina. Nazywał się Paweł Smoleński. To był ten, który napisał słynny artykuł Przychodzi Rywin do Michnika. Przeprowadził ze mną rozmowę, dla mnie to była rozmowa szczególna. Trwała około 2-3 godzin przy piwie. I facet stosował w stosunku do mnie taką technikę wahania amplitud, jaką bezpieka po prostu prowadziła wobec swoich rozmówców. Mienił się moim przyjacielem, którego chcą wykorzystywać rzekomi przyjaciele, a za chwilę mówił, że Agora mnie zniszczy, jak ja tego nie odwołam, co powiedziałem. Chodzi o takie sprawy właśnie związane z moją działalnością młodzieżową w Bielsku. No skończyliśmy tą rozmowę. Oczywiście byłem po niej potwornie wyczerpany i później bardzo długo spałem, bo to jest piekielny wysiłek, dlatego ja jestem bardzo tolerancyjny do osób, które przechodziły przesłuchania na bezpiece, zwłaszcza w czasach stalinowskich. Facet do mnie zadzwonił, żeby autoryzować, bo o to poprosiłem. Przedstawił mi cytaty. Jeden był rzekomy, ponieważ nie był moim cytatem, powiedziałem, żeby to zmienił, bo tak czegoś takiego nie powiedziałem. O, panie Pawle, bo urośnie panu nos. No ale proszę to wycofać. Niech urośnie, a niech pan to wycofa. A że mamy, ja to opublikuję, a pan może mi wytoczyć proces i ja najwyżej zapłacę na jakiś szczytny cel. Taka jest rozmowa z tymi ludźmi. Pan wspomniał, że niejaki Albin Siwa przyszedł do historii jako antywałęsa. Albin Siwak, słynny, kreowany jako jakby idol klasy robotniczej, ale on był ze środowiska lewicowego. Czy właśnie ta krzywonos może być taką właśnie z środowiska, że pośród liberalnego, wykreowana Anna Walentynowicz? Czy to warto się tą sprawą też zająć? Bo ona jest w tej chwili na topie, ale bardzo nakręcana jest. Nie jest nakręcana. No to jest. Widzicie Państwo, tutaj trzeba było sięgnąć do korzeni tej osoby. Tej Krzysztofy Szkowskiej wiele mówił o jej zachowaniu podczas strajku. No nie było to godne zachowanie. A jej intencje, aby wziąć udział w strajku, podpisać się porozumienia, pod porozumienia sierpniowymi, miały także w korzenie w takim, jakby to powiedzieć, w poczuciu własnego interesu, ponieważ w momencie, kiedy ona już się zaangażowała w strajk, Wałęsa zakończył ten strajk po 3 dniach, to tak naprawdę zostawił swoich kolegów na lodzie. Prawda? Zostawił ich na lodzie. Ona w tym poczuciu zaczęła go wyzywać.
I to jest bardziej skomplikowane. Oczywiście tam dochodzi cała ta fikcja związana z rzekomym faktem, że ona zatrzymała całą komunikację. No, to jest oczywiście absurd. Ona była tak zwanym łamistrajkiem. Ona wówczas wyruszyła na miasto swoim strajkiem, ponieważ już wcześniej strajkujący zdecydowali, że nie wyjeżdżają swoimi pojazdami na miasto. Więc tutaj trzeba byłoby odkłamywać od samego początku i zrozumieć jej intencje i później krok po kroku dojść do tego, kiedy Jolanta Kwaśniewska po raz pierwszy do niej zadzwoniła na początku lat 90. kiedy Krzywonos była jeszcze związana z działaczami WZZ-u, z gwiazdami przede wszystkim. Jest taki świetny cytat w takim wywiadzie Rzece, nie w wywiadzie Rzece, to jest opublikowany wywiad z Krzywonos w Krytyce Politycznej, w lewicowym piśmie pana Sierakowskiego. Lewackim wręcz, tak, to taki leninowsko-lewacki. I gdzie on mówi wprost, no i tak patrzę się, dziewczyna sobie zęby porobiła, a ja nic. Więc stowarzyszyła się ze środowiskami, które jej pewnie później wprawiły sztuczną szczękę. No pogratulować naprawdę, bo to na pewno się liczy najbardziej w życiu. I tu trwa takie wówczas oplatanie Henryki Krzywonos, które zapoczątkowali właśnie Kwaśniewscy, ale kulminacja tego nastąpiła już pod rządami Platformy Obywatelskiej, prawda? Gdzie ktoś wpadł na pomysł, że ona jest doskonała, żeby zastąpić Annę Walentynowicz. Tylko, że to kłamstwo ma bardzo krótkie nogi. To jest akurat bardzo zabawne, bo nie trudno wykazać, że Henryka Krzywonos nie wyprowadziła swojego pojazdu w ramach protestu. Nie wstrzymała komunikacji. No więc... Otóż to. I tego nie da. Otóż to. Nie mogła kontynuować swojej misji przewozowej. Co takiego się wydarzyło, jeżeli chodzi o Lecha Wałęsę? Coś takiego zmieniło, bo przecież on nie był wcale takim pieszczoszkiem III RP, a teraz właśnie po tej biografii to zauważyliśmy taką wściekłość w obronie jego przez establishment III RP. Ale tak jak mówię, że w maju 2009 znowu Wałęsa stał się zły na chwilę, do momentu, kiedy zadeklarował, że jednak pojawi się nie z dekanem Galleyem 4 czerwca, tylko na Wawelu z Donaldem Tuskiem. To jest cały miesiąc nagonki na Lecha Wałęsę. Proszę Państwa, ja to wszystko opisałem krok po kroku, żeby Państwu pokazać, że skarży się Jarosław Wałęsa, że trwa nagonka na jego ojca i ojciec to źle znosi. To jest takie bardzo zabawne, ponieważ jakieś 3 tygodnie wcześniej Wałęsa był niestworzone rzeczy na różnych historyków, nie tylko na mój, nie tylko pod moim adresem. Więc no to się zmienia w zależności od tego, jakie Wałęsa podejmuje decyzje. On jest bardzo interesowny, ale zawsze wraca do pionu. On nigdy nie przekroczył tej granicy. On ją mógł przekroczyć tak naprawdę wtedy, kiedy mógł coś zrobić. A mógł coś zrobić, jak był prezydentem. Teraz to nawet jak Wałęsa przekroczy, prawda, tą granicę i wygłosi, że on jest kłamstwem i wszystko jest kłamstwem naokoło niego, no nie spowoduje to, jak sądzę, tego, że rząd obecny poda się do dymisji. Więc Wałęsa jest osobą bardzo tchórzliwą i nie jest tak, że Wałęsa po 89 roku stał się nagle zły. Że był złym prezydentem i później był złym przyjacielem np. AWS-u. To są takie ciekawe incydenty, kiedy Wałęsa popiera bardzo mocno AWS i Mariana Krzakowskiego, a później zgłasza swoją kandydaturę na prezydenta i rozbija w ten sposób prawicę. On spełnia swoją funkcję w III RP i zazwyczaj bardzo słuszną, a najlepiej można ocenić ją po celu, no, jak udała się transformacja w Polsce systemowa. Tak? No, wszyscy zostali w skarpetkach poza Wałęsą i komunistami i pewną częścią opozycji. No, tylko my jesteśmy po prostu podobno frajerami. Choć być może to oni się przeliczyli. No nieważne, zobaczymy. W każdym razie ja Państwu pokazuję w tej biografii, że Wałęsa wcale zły się nie zaczął od 89 roku, że nawet w okresie Solidarności kreowano pewien mit Wałęsy. Konsekwentnie robiła to strona komunistyczna, chociaż z przerwami, ponieważ komuniści są takie momenty, kiedy zrezygnowali w ogóle z Wałęsy. To jest zaraz po na przykład wprowadzeniu stanu wojennego. Ale także strona solidarnościowa podtrzymywała mit Wałęsy. Przecież